Witam wszystkich. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić, jak zmienić przede wszystkim sobie grafikę na w stronie Facebook. Jak widzicie, ja mam akurat, pokażę Wam moją stronę główną. Tu równocześnie jest cała strona, po prostu grafika zmieniona. Bardzo prosty sposób można to zrobić. Do czego dążę? Jeżeli osoby mają zainstalowane na komputerze bezpośrednio Google Chrome, wchodzimy tutaj w ustawienia, wybieramy sobie rozszerzenia, pobieramy tą wtyczkę FB Color Changer, czyli wchodzimy tutaj, możemy sobie bezpośrednio wkleić i klikamy w to. Momentalnie tu Wam wyskoczy pobierz na Google Chrome. Jak to działa? Weźmiemy tutaj, automatycznie pobierzemy na naszą wyszukiwarkę. Do tego wracamy z powrotem i mamy taki tutaj przycisk FB, czyli wyskoczy nam równocześnie takie okienko. Klikamy. Ja na przykład już usunę, jak widzicie, już tutaj mi się zmieniło. Jeżeli mamy jakąś fotkę, możemy obojętnie jaką wstawić i już mamy całą lineup stworzony. Co jeszcze chciałem pokazać? Ustawiamy sobie górny kolor. To już od Was będzie tak samo zależało, jaki kolor sobie wybierzecie. Oczywiście podświetlenie, to jak Wam włączę tutaj, podświetlenie tej głównej strony i oczywiście jak jest, to jest to drugie. Można rozjaśnić, przyciemnić. To zależy od Was, jak po prostu będziecie mieli ustawione. Ja automatycznie sobie ustawiłem na kolor czarny, bo jeżeli zrobimy na jasny, będziemy po prostu kiepsko widzieć litery i to, co osoby tak samo piszą. W następnym nagraniu chcę Wam przede wszystkim pokazać, jak zaprosić daną osobę na wydarzenie równocześnie jednym kliknięciem. Bo jeżeli macie, jak macie tutaj koło 100 znajomych czy 200, musicie klikać po kolei. A jeżeli macie bezpośrednio tutaj jedną taką wtyczkę zainstalowaną, wystarczy jeden raz kliknąć.